Dzień dobry, cześć. Cześć. Tydzień temu odwiedziliśmy Luksemburg, a tymczasem jesteśmy znowu w innym miejscu. Kto z Was śledzi nasz kanał, to pewnie wie, gdzie jesteśmy, ale chwileczkę do namysłu, już wiecie, więc możemy powiedzieć. Jesteśmy na bazie. Tak, przenieśliśmy się z Luksemburga do Holandii, z Holandii do Polski i aktualnie jesteśmy na bazie w Krakowie. Tak, kto nie wie, gdzie jest baza, baza znajduje się w Krakowie. Dalszych informacji nie zdradzamy, bo są ściśle tajne. Oczywiście są tacy, co wiedzą, ale no to niektórzy tylko. A żeby nie było, słuchajcie, to jutro rano, przed świtem, a może w zasadzie o świcie, bo nie wiem, o której teraz jest świt, ale powiedzmy, że koło godziny 5:36 ruszamy znowu w pewną podróż, taką ponadtygodniową, chyba 8 czy 9 dni będzie trwała, w bardzo ciekawe miejsce. Czy w bardzo ciekawe miejsca, bo zamierzamy kilka różnych rzeczy po drodze zobaczyć, zwiedzić i być, ale też Wam nie zdradzimy, gdzie to jest. Musicie poczekać do kolejnego odcinka, to się okaże. Także dzisiaj jest bardzo tajemniczo. Zdradzimy, czym będziemy podróżować? Będziemy tak, można by powiedzieć. Samochodem będziemy teraz podróżować. Będziemy jechać samochodem. Najpierw będziemy troszeczkę stacjonarnie, potem sobie zrobimy jeszcze jakąś taką objazdówkę. W każdym razie bierzemy namiot i będziemy gdzieś tam próbowali też na dziko się rozkładać. Chyba. Zobaczymy. Wszystko się okaże. Ale nie tylko. Bo słuchajcie, miało być też ładna pogoda, a tutaj od 2 dni przychodzą alerty. Burza, grad, deszcz i potopy. Potopione tereny. Nawet wczoraj mieliśmy się ze znajomymi tutaj u nas na bazie umówić na grilla, no ale nic z tego nie wyszło, więc zrobiliśmy kiełbaski w piekarniku. Tak, dokładnie. No niestety, jest taka kiepska pogoda, chociaż jak przyjechaliśmy, bo już jesteśmy kilka dni, no to w sumie było ciepło, nawet upalnie bym powiedział. Tak, oczywiście tutaj w naszym ogrodzie było lepiej, bo jest tak zarośnięty, że słońca tutaj prawie nie ma. Już trochę ogarnęliśmy ogród, ale nadal słońca nie ma, to nie tak aż ogarnęliśmy, ale trawę przycięliśmy, jakieś krzaki, żeby znów można było chodzić po ścieżkach. I takie tam, więc... Tak, ja Wam tutaj mniej więcej teraz będę może pokazywał tak ten ogród i co... No trudno powiedzieć, co zrobiliśmy, a jak to wyglądało wcześniej, ale generalnie przycinaliśmy dużo. No, to takich odcinków już było kilka, teraz było podobnie. Tutaj nic więcej Wam nie opowiemy, bo po prostu lejemy, jesteśmy teraz pod daszkiem, więc przynajmniej na nas nie kapie. Chciałem nagrywać tutaj z drugiej strony, ale tam padał deszcz. Tak. Czekajcie jeszcze trochę, aż wrócimy wtedy... Zrobimy odcinek i wrzucimy. Korzystamy z okazji właśnie też, że nasza córeczka śpi. Lisek jest w środku, w domku i sobie robi drzemkę popołudniową. No a my się też tak troszeczkę przygotowujemy do tego wyjazdu. Trochę rzeczy musimy spakować. No więc dzisiejszy vlog, słuchajcie, tylko taki po prostu informacyjny. Tutaj nic więcej się nie wydarzy, więc jak już nie chcecie nas słuchać, to można wyłączyć. Ale oczywiście możecie. No i tak, już za prawie będzie koniec, więc można wyłączyć. To co? To słuchajcie, do zobaczenia w kolejnym vlogu. Nie wiem, czy w podróży będę montował, możliwe, że nie będę miał na to czasu, więc materiał może się pojawić dopiero za jakieś 10 dni, myślę. Chyba, że jakieś shorty wrzucimy, ale tego też nie wiem, czy będziemy to robić, czy nie. Może. Może. Żebyście przynajmniej wiedzieli, gdzie jak jesteśmy. Jak nie zapomnimy w tych miejscach, gdzie można je robić, że jest taka możliwość. Ale komputer zostawiam w Krakowie, nie będę go brał, więc nie będę raczej montował. No shorty można zrobić na komórce. Tylko że wtedy zdradzimy, gdzie jesteśmy. No wtedy zdradzimy. Chyba, tak. Że zrobimy takie shorty, że nic nie widać, gdzie to jest. Nie, no wtedy możemy już zdradzić. Wtedy już się dowiecie i będziecie czekać na pełny odcinek. Okej, okay. Zobaczymy. Dobra, no to... Dzięki, że dotrwaliście. Ostatni film dużo osób oglądnęło. Widziałem, tam jest sporo łapek w górę i dziwnym trafem też w ogóle dużo subskrypcji nowych się pojawiło. Właśnie nie wiem, czy to jest dokładnie zasługa tego filmu z Luksemburga, czy Luksemburgu, nie, Ga. Luksemburga, tak. Czy to jest zasługa tego filmu, czy po prostu też kanał się nagle zaczął promować, ale nas to bardzo cieszy i tak naprawdę, słuchajcie, czekamy na osiągnięcie 10 tysięcy. Mam nadzieję, że to się wydarzy już niedługo, bo brakuje chyba tylko 1000 z kawałkiem. Aha. Więc, no. Więc też trzymajcie za to kciuki i kto tam jeszcze nie dał suba, to motywujemy, żeby jak najszybciej dobić. Dobra, nie przedłużamy. Miłego
tygodnia, weekendu, wakacji. Do zobaczenia. Pa. Pa. To jeszcze tylko tak na marginesie wam opowiem pewną anegdotkę, która się wydarzyła wczorajszego dnia. Właśnie sobie przypomniałem o tym przed chwilą i robię taką małą dogryweczkę. Nagrywam do was do kamery GoPro, a normalnie nagrywamy na bezlusterkowcu. No i chciałem wczoraj przygotować sprzęt, myślałem, że może zaczniemy coś już wczoraj nagrywać, no i rozpakowuję plecak. Nie ma kamery, nie ma aparatu, no więc pomyślałem, byliśmy wcześniej u mojej mamy, że może tam zostawiłem i no i po prostu nie wziąłem tutaj na bazę, chociaż tak mi się wydaje, że plecak był cały czas zamknięty, więc raczej powinienem tą kamerę mieć tutaj. No więc zadzwoniłem do mamy, mówię: mamo, proszę cię, zobacz do pokoju, tam gdzie byliśmy, gdzie no spaliśmy jedną noc u mamy, gdzie spaliśmy, czy przypadkiem gdzieś tam nie ma kamery. No mama sprawdziła pokój, mówi, że nie ma, ale ja jestem taki człowiek, że niedowiarek, no więc wsiadłem w samochód, pojechałem, sprawdziłem, no faktycznie nie ma tam kamery. Sprawdziłem tutaj na bazie jeszcze wszystkie różne miejsca, pod łóżkiem, w jakichś tam półkach, w pokoju, gdzie lisa śpi, że może jakoś tam przy okazji położyłem, no nie ma tej kamery, no więc już się tak trochę załamałem, że może ją gdzieś zgubiłem, ale zaczęliśmy z Doryną rozmawiać, że raczej mała szansa. No więc zadzwoniliśmy do Holandii, do domu, tam do rodziców Doryny, żeby sprawdzili w pokoju, gdzie mieszkamy. No i okazało się, że kamera leżała na łóżku czy tam gdzieś na stoliku. Po prostu jej nie zapakowałem. No niestety, takie rzeczy się zdarzają. To jest, wynika wszystko z tego, że na wszystko brakuje czasu. Tutaj skończyłem pracę, szybko przyjść do domu, wykąpać się, wrzucić rzeczy do auta, dopiąć plecak. No i niestety kamery zapomniałem schować. Także materiały wszystkie będą z GoPro, które nagramy w czasie tych naszych wyjazdów, który już nastąpi jutro, ale nie martwcie się, też będzie jakoś 4K, nie będzie najgorzej z jakością, więc najważniejsze, co się dzieje na filmie, a jakość to jest sprawa drugorzędna. No więc jeszcze raz się żegnam, pa!